Góralskie słuchowiska. Opowieść o instrumentach. Nie było to dawno temu, było to całkiem niedawno, w czasach dzisiejszych, w czasach komputerów, smartfonów i wszędobylskiego internetu. W małej górskiej wiosce w Beskidzie Żywieckim mieszkał sobie Staszek. Stasiu chodził do szkoły, ale nie miał tam przyjaciół. Kiedy już wracał ze szkoły do domu, o, to miał dużo znajomych, ale tylko w sieci, bo najbardziej lubił siedzieć sam przy komputerze. Wtedy grał w rozmaite gry, albo pisał ze swoimi wirtualnymi kolegami na Facebooku albo Discordzie. Mama ciągle mu mówiła: Stasinku, naidzę do pola i pobaw się z dzieciami. Poparz się. Dzieciska od sąsiadów grają w piłkę, a ty nic ino ten komputer. Łocy se popsujesz, a krzyza cię będą bolej jak starego dziadka. Ale Staszek wolał świat internetu i zawsze odpowiadał: Mam kolegów w internecie, a komputer potrzebuje nie ino do graniu, ba do uczenia się też. Tak się wykręcał. Pewnego razu, kiedy jak zwykle siedział i grał w Minecrafta, usłyszał za oknem jakieś odgłosy. Ktoś grał na jakimś flecie albo piszczałce i było słychać ptasie odgłosy, jakby nagle całe stado różnych ptaków zleciało się pod okno. Chwilę posłuchał, bo nie było to zwykłe ćwierkanie. Ktoś pięknie grał melodię i to taką, którą Stasiu skądś znał. Słuchał tak, bo bardzo mu się podobało to granie. Był ciekawy, co to za instrument i kto tak ładnie gra. Wstał ze swojego ulubionego fotela gamingowego i pobiegł to sprawdzić. Okazało się, że to Jędrek, chłopak, który mieszkał dwa domy dalej i był o rok starszy od Staszka. Za Jędrkiem szła głośna grupa młodszych dzieci. Staszek nie mógł uwierzyć, bo Jędrek grał melodię na czymś, co wyglądało jak zwykły patyk znaleziony w lesie, taki patyk, który można rzucać na spacerze psu, żeby aportował. Pięknie grasz, Jędruś. Co to za instrument, co wygląda jak kawałek patyka? To jest pisoka wielkopostna, a nazywa się tak, bo dawniej ino na takim instrumencie można było graj we wielkim poście. Staszek był coraz bardziej ciekawy. No ale tam nie ma żadnych dziurek. Jak ogros tak pięknie nutki? To trzeba wiedzieć, jak do niej duchać. Kiedy ducho jest mocno, pisoka gra wysoko i ostro. Kiedy zaś duch nie jest lekko, to on będzie niski. Może chcesz spróbować? Stasiu najpierw nie miał odwagi spróbować. Bardzo się bał, że mu nie wyjdzie i kolega będzie się z niego śmiał. Na szczęście był taki ciekawy tego instrumentu, że zebrał się na odwagę i zapiskał. Możecie sobie tylko wyobrazić, jaki był szczęśliwy, bo zagrał wysokim i mocnym tonem. Kolega nie dość, że się nie śmiał, to pochwalił Staszka. Pięknie, Stasiu. Powinieneś się uczyć grać na pistołkach. Staszek był taki dumny, że serce zaczęło mu mocno bić. Zaraz spytał: A kiedy można się tego nauczyć? Zapisz się do nas do zespołu. Tam uczą graj na różnych instrumentach. Na pistołkach wielkopostnych i sześciołotworowych. Na dudach, skrzypcach, basach i heligonkach. My prawie idziemy do zespołu na próbę. Pójdź z nami, to wszystkiego się dowiesz. Dopiero teraz Stasiu zwrócił uwagę na grupkę dzieci, która towarzyszyła Jędrkowi. Były to też dzieci z sąsiedztwa, starsze przedszkolaki i uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej. Każde miało w ręce coś, co wyglądało jak kolorowy ptak. Myślałek, że ktośik posypywał przed chałupą ziarno i zleciało się z pola i lasu całe stado ptaków. A to wy tak ćwierkocie na tych zabawkach? To nie ino zabawki, ale te instrumenty, na których można ćwierka jak prawdziwe ptoski. I wystarczy do tego ducha i powietrze? To nie wystarczy. Trzeba do takiego ptoska jeszcze nalać wodę i w tej tak się odzywa jak prawdziwy. Popór się, a mój wygląda jak sowa. I pohukują jak prawdziwe sowy, że jakby kto nie wiedział i usłyszał taką sowę wiecor, to może się wystrasyj. No ale te ptoski chyba nie są zrobione z drzewa. To są ptoski z gliny. I trzeba bardzo uważaj, co biegnie pozbijaj. To wszystko było dziwne, ale i ciekawe. Staszek bardzo chciał spróbować gry na instrumentach.
Po tym swoim pierwszym udanym graniu czuł się tak jakoś dobrze i spokojnie. Szybko się zdecydował. Pobiegł tylko do mamy spytać się, czy może iść. Nawet nie wiecie, jak się jego mama ucieszyła, że w końcu wyszedł z domu do innych dzieci. Cała gromada powędrowała na próbę do zespołu. Po drodze Jędrek opowiadał Staszkowi o zespole, o dzieciach, które tam śpiewają, grają i tańczą. Staszek sobie pomyślał, że ten Jędrek to fajny chłopak i szkoda, że się wcześniej nie kolegowali, bo dobrze się z nim rozmawiało i ani się nie obejrzeli i byli na miejscu. Zespół miał próby w wielkiej sali, gdzie jeszcze przed próbą bawiło się i opowiadało ze sobą chyba ze 40 dzieci. Jędrek poprowadził Staszka w stronę kilku dorosłych, którzy stali przy ścianie. Dzień dobry, to jest mój sąsiad i kolega Stasek. Stasek chciałby się uczyć grać na instrumentach, bo strasznie mu się zwidziało, jak ograł na pistolce. Stasiu, to są nasze panie. One tu wszystkim rządzą i mozik słuchaj. Dzień dobry, powiedział nieśmiało Staszek. Pani Jacia podeszła bliżej i powiedziała. Witaj, Stasiu, w naszym zespole. To jest zespół regionalny. To oznacza, że mieszkamy w Beskidzie Żywieckim, tojcujemy, godomy, grumy i śpiewamy tak, jak to robili nasi przodkowie, czyli górole żywieccy. Jak lubisz muzykę i instrumenty, toś dobrze trafił. Pani zaprowadziła Staszka do sali, gdzie były lekcje piszczałek i dud. W sali tej był pan Kuba i kilku jego uczniów. Pan Kuba zapytał. Jaki znów instrumenty, Stasiu? Nie umiem na nic grać. Prugowołek i no napisał Cejętka i strasznie mi się spodobało. Zapamiętał jak nawet nazwy. Jest to pisołka, co wygląda jak patyk, bez żadnych dziurek i nazywa się pisołka wielkopostno. Dobrze, u nas mezes jest graj na inksych instrumentach. Pan Kuba wziął do ręki mniejszą piszczałkę, podał ją swojemu uczniowi Michałowi i powiedział. Michałku, opowiedz Stasiowi o tej fujarce. To jest fujarka sześciootworowa. Una ma ino 6 dziurek, no ale można na niej grać ze 20 dźwięków, albo i więcej. Posłuchaj. Michał wziął do ręki piszczałkę i zaczął dmuchać. Najpierw, jak to powiedział, zagrał gamę, czyli wszystkie dźwięki po kolei, a potem zagrał piękną melodię. Ta fujarka miała inny dźwięk niż piszczałka wielkopostna i była dużo krótsza. Można było na niej grać i wesołe, i smutne piosenki. Przebogacie, chciałbyś tak kiedy graj. Jak będziesz ćwiczył, to się wartko nauczysz. Stasiu w pewnym momencie aż podskoczył ze strachu, bo spojrzał na ścianę i zobaczył, że wisiało na niej coś, co wyglądało jak jakieś dziwne zwierzę. Trudno było mu wyobrazić sobie, że to też może być instrument. Nie widział nigdy czegoś podobnego. A co to jest? Co ma takie dwie logi, skórę, głowę jak koza i wygląda jak jakiś ich zwierz? Julka, która też uczyła się grać, odpowiedziała. A, to jest instrument najważniejszy dla góroli żywieckich, czyli dla nas wszystkich. To są dudy żywieckie. Julka wzięła ten instrument na ramię i zaczęła mocno dmuchać do worka przez jakąś rurkę i nagle odezwały się dudy, a ich dźwięk był taki głośny i ostry, jakby grała cała orkiestra. Po Staszku aż przeszły ciarki, taki to był silny instrument. Okazało się, że dudy mają skórę, którą trzeba nadmuchać, piszczałkę z dziurkami z przodu do grania melodii zwaną gajdzica i długą piszczałkę z tyłu nazywaną huk. Rzeczywiście ona tylko huczała jednym tonem. Stasiu był zafascynowany i tymi dźwiękami i tym, że dzieci w jego wieku już potrafią tak ładnie grać. Dźwięki tych instrumentów przenosiły go w jakiś inny, fantastyczny świat. Zdecydowanym głosem powiedział: chcę się zapisać do zespołu i nauczyć się grać na pisołkach i dudak. Wieczór zamówię se wszystkie instrumenty na Allegro. Na te słowa wszyscy zaczęli się śmiać, a Hania, która też była w sali, wyjaśniła Staszkowi: takich instrumentów nie kupisz na Allegro.
to nie są rzecy z fabryki. Jak się przypatrzysz, to uwidzisz, że koc do fujerka jest trochę inkso. Nie ma dwóch takich samych. To samo dudy i reszta instrumentów. To skąd mam ich wziąć? Zasmucił się Stasiu. Takie instrumenty musisz zamówić. One są ręcznie robione przez ludzi, którzy nazywają się budownicowie instrumentów. Na szczęście mamy paru takich budownicy na Żywiecczyźnie i ładnie kupujemy te wszystkie cuda. Tą ciekawą rozmowę przerwał w pewnym momencie jakiś bardzo głośny ryk biegnący z dużej sali. Ten odgłos skojarzył się Staszkowi z odgłosem, który wydają słonie w zoo. Co to jest? Co się dzieje? Julka, która stała obok, wyjaśniła: Wzywają nas na próbę. To jest odgłos rogu pasterskiego. Weszli na dużą salę i Stasiu zobaczył dwa instrumenty, jeszcze większe od wszystkich, które widział do tej pory. Wyglądały jak wielkie trąby. Julka szybko wyjaśniła: To są instrumenty sygnałowe. Ten krzywy to róg pasterski, a ta strasznie długo prosto trąba to trombita. To w niej nie było smartfonów i nie dało się wysłać SMS-a. Żeby wysłać wiadomość, trzeba było wziąć taką trąbitę albo róg i zagrać jakiś umówiony sygnał. Słyszałeś, jakie to głośne? Taką trąbitę słuchaj na parę kilometrów. To pewnie te trzy długie dźwięki, które przed chwilą ktoś ich zagrał, oznaczały zbiórka, początek próby. Pani Jadzia, która słyszała całą rozmowę, powiedziała: Prędko się uczy, Stasiu. Nadajesz się do zespołu. Góralskie słuchowiska. Opowieść o instrumentach.